Witam widzowie, Rynek Łomża. Zapraszam do filmiku. Zapraszam również na moją grupę Ordyk Białostocki Nocny i inne rasy. Miłego oglądania. Miałeś kiedyś gniazdo, tylko raz. Byłeś od dla policji. A on ma pierdolę. To łysaki pan interesują pana? Nie, bo tego bo szansa mnie zainteresowała. Bo kupił inną szansę nie ma. A nawet nie wiem, kto tu stał. Jasne chodzi? To będzie samczyk chyba. Samczyk, a to dobrze. Chyba będzie sam. To dobrze. Też wolałbym, bo on taki silniejszy na ogonie. Samczyków nie ma. Ile taka parka cepeli u pana? Ile taka parka cepeli u pana? 40 zł. Dzięki. Uciekli jemu, no a są młode. Kwietniowe młode. Nie,
Dzwonię się, morda, ja jak będę, trzymaj się. Tamte dwa to jeszcze od samicy, nie? Samica późna. Nie ma gdzie przyjść. Samica jeszcze się dzieje. Co widział pana taka para zamojskich? Co? Pięć dych. No, pięć dych. No. Parka, tak? Tak. Ja wiem, że pięć kosowa. O zero. Już odjeżdżamy. Dobra, dzięki. Ile taka parka? Tych wiedeńskich? No. Ile taka parka wiedeńska? 140. 140. Stąpię za stówkę. No. Ja szukam takich, tylko że winderkowatych. A. Nie mam, mam tam. Sam żarny. Winderkowate nie podobają. No mi właśnie te właśnie się podobają, nie? Bo jedni jeszcze mają te żółte, nie? No. Ale no... Idę taka para wydymków? A ile dasz? A nie wiem, ja się pytam. 550. 550. A ten czerwony? 250. To jest zgrabny samczyk. To samica? Co? Ucianka. Samic. Kupiłem z jednego. Co? No już widzę, zaraz dla siebie przyjdę, zobacz o. No to już go bierz. No zaraz przyjdę, zobaczę, nie? Dojdę do końca. No ja takich tu takie mnie tylko interesują winderkowate, nie? A tego to nie, bo to ja nie mam ręki do tego też. Ten, rozumiesz, Stalinowie to ich mam. Winderkowate. No. To będę się musiał przejechać, bo pytałem się tutaj osoby jednej, ale mówi, że nic nie nachował. Ostatnio w tamtą niedzielę byli Stalinowie, to mówię. Było ich sporo tych kolczatych. No, tak i ładnie w górze to wygląda. No, te są ładne, czarne ludzie kupują, nie? No ale to kwestia gustu, co kto woli, nie? Jakieś wysokie te blowindry takie? No kupi. Te? No i to tak rosło. 110 zł za 3 tam. To Kalinowie powiedział, że stówkę za jedną. Te?
Ja myślałem, że to nie jest Wulawinder w ogóle dziwny, tak ja. Nie, to takie wyższe to. Ale wysokie są takie. I to. No, tu pana ostatnio mu Le Mans mnie gość pytał, nie? Żeby pan podał jakiś kontakt do siebie, ale. Bo wiedziałem, żeby przyjechał na rynek. Ale skąd on jest? Tutaj gdzieś z okolic był. Żeby zabrał wszystkie, no ale no, widzi pan. A pojedę w ogóle u pana? Te Le Mansy? Czerwona po 4 dychy. Po 4 dychy, czy? A żółte po 5. I przyjedzie i weźmie. A garbonosy? To różne. 200. 200. A te tutaj? Po 7 dych. Po 7 dyszek. Dobra, dzięki. Zaraz zajdę, bo to zobaczę, a to zobaczę, nie? Zanim to wszystko się przeszło. I zobacz, i nie pijali. Przepraszam. Przepraszam, co to za rasa jest tak tutaj? Kuraki. I ile taka parka takich kuraków? Od sztuki, nie? Ja myślałem, że to kingi właśnie. Nikt nie wiedział, tylko. Tylko drobniejsze mówię. Dzięki. Proszę, bo te łyski do pana? Nie wiem. Winerki parka? Jaka cena? 8 dyszek. A te tutaj pocztowe? Parka i samczyk. To parka i samczyk. Pójdę takie coś? Po dyszku. Dobra, dzięki. Jeden ten angielski, nie? Jeden jest dużo domu. To jest młody samczyk. To jest zainteresowany. Jaka ta cena za takiego gąbka jest w ogóle? 300. Co? Jak? A ta neweczka to samiczka, samyczk? Samczyk. O, teraz się złapałem. Dobra, dzięki. A ta Chińczuki co? Króle ci te powiem. No to parka jest. Parzysta stary. I młodziak. A jeszcze w domu mam. Tych pa, stary. A buciany pojedą pana? 80 zł za mamę. O, to parka 80. O, sorki. A te jasne? 180. 180.
Dzięki. Kurwa, ty mnie nie nagrywaj z babami, bo kurwa zaraz będzie znów żonka na mnie się derła. Gdzie tam? Żona będzie film oglądała. Nie żarty. Ogląda co raz. Ta? Co rynek nagrywasz, to zawsze prawda, czy on nie chodzi na żarty. No może w domu będzie za to lepsza. Nie, ona każdy rynek ogląda, no. Dobra, pojdę te łyski masz. Co? Te łyseczki, stówkę chcę, trzymaj się, no. Te łyseczki chcę stóweczkę. Stówkę. Dlatego cztery dyszki. No pawie po stówce idą. Pawie po stówce. No. Na bokach. Po dwie dyszki. Ten na bokach. A te żółte tutaj? To nie paw jest. Mam, to są kaczuny. To są kaczuny. Też stówę, tak. Też stówę, dobra. Minerki pod dwie dychy. A minerki pod dwie dychy. Zawsze tak mnie nagrywasz, jak jakaś kobieta stoi. No to wiesz, jak ty zaraz ciągniesz do siebie pół rynku kobiet. No, no to mój kolega, on ze mną pracował razem, wiesz. On sprzedaje różne jędziki, nie jędziki, wiesz. A, no. Dobra, dzięki. Są te krymki. Jaka to cena tych żółtych? Żółte? Tak. 80 zł para. 80 zł parka. Ty, mi naprawdę daje te czasy. I jak to robi? Przy śwance zostały parę. No gość tam pytał się właśnie, bo wyświanc jeden siedział, się pytał, czy to nie? Stał na brzegu, nie? Mówię, nie wiem, bo nawet nie spojrzałem, wiesz, kto tam stał. To twoje tutaj? Te nie moje, to wuja. Te moje. Tu jest para czerwonych, jeszcze została i czarna senica. Albo czarny para. Ile te czerwone? Ja te czerwone? No. Podeszki, dobra. Jak to będzie chętny, to je przyjdzie chłodno. Dobra. Dobra. Dzięki. Mam ten wydymek, to samczyk, samiczka? No jak kolorowo. Ile takie kolorowe ptaszki u pani? Czerwone? Tak. 400 zł. 400 zł. Za parkę. Za parkę, dobra. A te większe? Ile mówisz? Też 400. Też 400. Dobra.
A te loczki tutaj? Idzie pan, idzie. A, właściciel, a, dobra. Idzie właściciel. Ale ładne to było, albo gołębie sobie tego. Proszę, te loczki jakie cenią pana? A, to nie pana, dobra, spoko. To jasne, po ile? Po dychu, jak od ciebie to po 8. Dobrze. Wiesz, już ja więcej. No mam, mam sporo. Dni jeszcze mam. Jak, musi pan zalecić kiedyś zobaczyć. Co? Musi pan zalecić kiedyś zobaczyć. Ale to po Zlęsiecku. Ja wiem, że po Zlęsiecku. Nawet nie ma kiedy. To raz w roku tam jestem. Nie ma tam. A! Że chowają takie, że tam pojęcie nie ma. Się kończy dwa lata jego szybko. Nie, nie, nie. A tutaj mamy takie krymki u pana? Za darmo. O, tu trzeba brać. Tak jest. Brać i nie pytać. Tak. Się darmowo. Nie ma właściciela, bo bym zapytał. Pierwsze to byli te mieszane, co takie w tre miały. I też byli dobre, bo oni się trzymali w tym, zobaczył, że ile przeszedł na drugą stronę. Są, ile taka parka? 150 zł. 150. Dzięki. To by było na tyle, widzowie. Jeśli się podobało, zostaw łapkę, suba. Do zobaczenia w następnym tygodniu. W Wysokim Mazowiecku. Pozdrawiam.